Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Za nami 2 miesiące obowiązywania pakietu onkologicznego. Problemów jest sporo, począwszy od systemu informatycznego, a skończywszy na obniżeniu wyceny większości świadczeń. Z pakietu zrezygnowało już 9 szpitali i ponad 70 przychodni specjalistycznych. Ich dyrektorzy twierdzą, że nie są w stanie leczyć pacjentów z nowotworami według zasad narzuconych przez ministerstwo. Sprawdziliśmy, co o pakiecie mówią chorzy. Zbigniew Teszner walczy z rakiem już 11 lat. Co pół roku mam tutaj kontrolę. O pakiecie onkologicznym najlepszego zdania nie ma. Paradoksalnie po 1 stycznia na wizytę czeka się jeszcze dłużej. Dla mnie gorzej dlatego, że po prostu pacjenci, nowi pacjenci mają pierwszeństwo, a dla nas starszych jest tych już co długo są, to jest gorzej. Inni pacjenci Wielkopolskiego Centrum Onkologii na wprowadzone zmiany także narzekają. Zamieszanie jest duże właśnie. Pakiet onkologiczny, który działa już 2 miesiące, spowodował również duże komplikacje w środowisku lekarskim. Dyrektor największego w Wielkopolsce ośrodka leczenia nowotworów mówi wprost, pakiet jest niedopracowany. Wyceny niektórych procedur spadły. Niektóre procedury, jak na przykład radioterapia paliatywna, która jednak znajduje zastosowanie w leczeniu wielu chorych, pozwala tym chorym żyć długie lata, wypadła z pakietu onkologicznego, nie ma jej. Oznacza to, że za leczenie takich pacjentów Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci ani złotówki. A to tylko jedno z wielu niedopatrzeń. Lista problemów jest długa. Lekarze z powodu pakietu większość dnia spędzają przy komputerze. Trzeba wypełnić mnóstwo dokumentów tak, aby dotychczasowi pacjenci mogli skorzystać z nowych rozwiązań. Do tego nie do końca wiadomo, jak obsługiwać system informatyczny. My nie mamy żadnych instrukcji. Te instrukcje cały czas są modyfikowane. W jednym tygodniu pojawia się informacja, że trzeba kliknąć A, po czym za 2 tygodnie, że to nie A, tylko najlepiej B. Ministerstwo nie przewidziało, że w nowym roku lekarze będą przede wszystkim kontynuować leczenie tych, u których nowotwór już stwierdzono. Realizację pakietu wypowiedziało już ponad 70 przychodni i 9 szpitali. Dyrektorzy tych placówek przekonują, że nie są w stanie leczyć pacjentów z nowotworami według zasad narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia. O zerwaniu umowy myśli także dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Gdybym ja się zastosował ściśle do reguł gry, czyli do kontraktu, jaki mam podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia, to z naszego Centrum Onkologii w Poznaniu odeszłoby bez udzielenia świadczeń 80% pacjentów w poradni. Pakiet w obecnej formie nie pozwala na łączenie różnych procedur. Nie przewiduje przetaczania krwi czy żywienia pozajelitowego. Okazuje się, że wręcz można powiedzieć, jest to swoiste sypanie piasku w tryby. Ministerstwo Zdrowia podobno wsłuchuje się w głosy krytyczne. Czas pokaże, czy wyciągnie z nich jakieś wnioski. W Polsce każdego roku na raka zapada około 150 tysięcy osób, 300 tysięcy żyje z tą chorobą. Według onkologów w ciągu 10 lat liczba zachorowań wzrośnie o 1/4. I pozostajemy w temacie służby zdrowia. Miały być mniejsze kolejki, tymczasem są puste gabinety. Jak pisze dzisiejszy nasz dziennik, w przychodniach brakuje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Powód to, jak czytamy, poważny problem emigracji lekarzy. Obecnie w Polsce praktykę prowadzi 10 700 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jednak to stanowczo za mało, by można było mówić o standardach opieki zdrowotnej, jakie panują w większości krajów Unii Europejskiej. Już teraz powinno być ich 2 razy więcej. Na poprawę sytuacji próżno czekać. Jak pisze dzisiejszy nasz dziennik, coraz częściej zdarza się też, że część gabinetów w przychodniach stoi pusta, bo na przykład lekarz poszedł na emeryturę, zmarł albo wyemigrował i nie ma kto go zastąpić. Poważnym problemem jest emigracja lekarzy. W ostatnich latach pracę za granicą wybrało aż 12 tysięcy lekarzy wszystkich specjalności. Poza tym nasze uczelnie medyczne opuszcza za mała liczba absolwentów w stosunku do strat spowodowanych przez emigrację i naturalne procesy związane z przechodzeniem na emeryturę. Gorsze niż Polska wskaźniki liczby kształconych lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców mają tylko w Europie Albania i Rumunia. Rząd zajmie się dziś projektem regulującym procedurę zapłodnienia in vitro. Kontrowersyjny projekt przygotowany przez resort zdrowia zakłada, że z procedury tej będą mogły korzystać nie tylko małżeństwa, ale także osoby pozostające we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem dawcy i biorczyni.
Projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczący in vitro dopuszcza powstanie 6 zarodków oraz możliwość zapładniania większej ich liczby w przypadku kobiet, które ukończyły 35 lat lub gdy będą istniały wskazania medyczne. Współistniejąca z niepłodnością choroba lub wcześniejsze dwukrotne nieskuteczne zapłodnienie in vitro. Projekt ustawy zakazuje niszczenia zarodków, ale tylko tych, które są zdolne do prawidłowego rozwoju. Grozić ma za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Zmienia się jednak dostępność do metody in vitro. Będą mogły z niej korzystać pary nie tylko małżeńskie, które udokumentują przynajmniej roczne leczenie niepłodności. Lekarz poseł Czesław Hoc podkreśla, że nowy projekt w dalszym ciągu prowadzi do eliminacji wielu embrionów, co świadczy o niegodziwości metody in vitro. W mojej ocenie jest to krok, który prowadzi w ogóle całą genetykę na manowce, gdzie zawsze będą możliwości dokonywania selekcji, a potem nawet do eugeniki dojdzie. Krok do tego, by zatraciło się sens rodziny, bo zawsze będzie problem wielorodzicowości. To jest po prostu zmierzanie do działań, które są wbrew takiej filozofii życia, a więc cywilizacja śmierci, a nie cywilizacja życia. Co więcej, metoda sztucznego zapłodnienia nie jest żadnym lekarstwem na problemy z niepłodnością. W przeciwieństwie do metody leczenia polegającej na dokładnej obserwacji cyklu kobiety, jaką jest naprotechnologia. Udało się powstrzymać kolejną ofensywę prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Taką informację przekazał prezydent Petro Poroszenko. Decyzja o dalszych działaniach sił bezpieczeństwa ma zapaść na zaplanowanym na dziś posiedzeniu gabinetu wojennego. O jedności z Ukraińcami zapewnili wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama nie ma wątpliwości, że w obliczu dalszych śmiałych działań prorosyjskich separatystów społeczność międzynarodowa powinna być zgodna w kwestii kolejnych sankcji nakładanych na Rosję. Zaangażowaliśmy się w pełni, by uzyskać pewność, że podstawowe zasady suwerenności terytorialnej i integralności, które zostały zagrożone w obliczu rosyjskiej agresji, są podtrzymane. Byliśmy dotąd zgodni, jeżeli chodzi o sankcje. Jestem bardzo wdzięczny za pracę wykonaną przez kanclerz Angelę Merkel i prezydenta François Hollande'a w ramach rozmów w Mińsku. Wiemy jednak z doświadczenia ostatniego roku, że jeśli nie mamy silnej kontroli nad sytuacją, rozmowy te nie będą miały żadnego znaczenia. Wśród ważnych osób, które liczą się w kontekście kryzysu ukraińskiego, a które wymienił Barack Obama, zabrakło zarówno przedstawiciela naszego kraju, jak i przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak mówi profesor Mieczysław Ryba, ani Bronisław Komorowski, ani Donald Tusk nie uczestniczą obecnie w rozgrywce o przyszły kształt geopolityczny świata. W twardych, mocnych negocjacjach to nikt nie bierze pod uwagę przewodniczącego Rady Europejskiej, tylko w twardych, mocnych negocjacjach bierze się ludzi decyzyjnych. Hollande, Merkel, to ci politycy byli w Mińsku, a nie przewodniczący Rady Europejskiej. A tak, ta wizyta może być manifestowana jako spotkanie w cudzysłowie prezydenta Europy i nie w cudzysłowie prezydenta Stanów Zjednoczonych, no i pewne jak gdyby tutaj mniej czy bardziej kurtuazyjne manifestacje związane z jednością w tym obszarze. Takie próby zamanifestowania jedności z Ukrainą podjął wczoraj sam Donald Tusk. Jesteśmy dzisiaj świadkami atakowania podstawowych wartości, takich jak wolność, demokracja liberalna, dobrobyt i atakowania porządku geopolitycznego świata. Nasi wrogowie, którzy sięgają po zabiegi propagandowe, popełniają akty przemocy i naruszają suwerenność naszego sąsiada. O naruszaniu suwerenności coraz głośniej mówi się na Litwie. Prezydent tego kraju, Dalia Grybauskaitė, już widzi oznaki wojny hybrydowej, którymi są dezinformacja, propaganda i działalność w zakresie cybernetyki. O wsparciu dla Litwinów i ich ważnej roli w NATO zapewniał sekretarz stanu USA John Kerry. Litwa może być małym krajem, ale bardzo silnym i ważnym partnerem w ramach NATO. Tymczasem nadal niespokojnie jest na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Donieck to obecnie kompletna ruina i nie chodzi tu już tylko o lotnisko, na którym toczyły się ciężkie walki. Zniszczeniu uległy także zabytkowe prawosławne kościoły. Dużo myśleli, że wszystko wracamy do normalnej
Myśleliśmy, że powrócimy do normalnego, spokojnego życia. W Boże Narodzenie było spokojnie, następnie ponownie rozpoczął się ogromny ostrzał. Pociski wylądowały na dachu, a także w miejscu, gdzie mieściło się biuro. Obie strony konfliktu, czyli prorosyjscy separatyści i siły bezpieczeństwa pod wodzą rządu w Kijowie, wciąż oskarżają się wzajemnie o naruszanie porozumień z Mińska. Czy zamordowanie Borysa Niemcowa przez islamistów z Czeczenii to jedynie dobra przykrywka rosyjskich służb, czy rzeczywisty obraz oburzenia poparciem przez opozycjonistę lewackiego pisma Charlie Hebdo? Obraza Mahometa to według źródeł docierających z Moskwy rzeczywisty powód zabicia Niemcowa. 5 osób z Kaukazu zostało dotąd zatrzymanych w związku z zabiciem rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa. Jeden z nich to Zaura Dadajew, czeczeński żołnierz służb specjalnych. Jako powód podał poparcie udzielone przez Niemcowa francuskiemu lewackiemu tygodnikowi Charlie Hebdo. Obrazoburcze rysunki godzące w uczucia religijne doprowadziły do krwawego ataku na redakcję pisma. W wersję powiązania tych dwóch spraw, czyli morderstwa Niemcowa i jego solidaryzowania się z redakcją tygodnika, nie wierzy inny z rosyjskich opozycjonistów Ilja Jaszyn. Podobnie jak Garry Kasparow uważa, że w zabójstwo Niemcowa zamieszane są rosyjskie służby. To jest człowiek, który pozostanie przykładem odwagi, przyzwoitości i co najważniejsze męstwa dla ogromnej liczby osób. Niemcow nie bał się niczego, nigdy nie ukrywał się przed nikim, nigdy przed nikim nie uciekał. Niemcow pozostawił nas jako bohater. Ponownie głos w sprawie zamordowania Niemcowa i podejrzeń, które padły na obywateli Czeczenii, zabrał prezydent tego kraju Ramza Kadyrow. Jego zdaniem wersja o zabójstwie w konsekwencji poparcia przez polityka obrazy religijnej, jakiej dopuściło się lewackie pismo Charlie Hebdo, jest wiarygodna. Zdecydowanie potępiamy autorów karykatur i polityków, którzy poparli ich wypowiedzi na temat rzekomej wolności słowa. Dziś widzimy, że Europa nie wyciągnęła właściwych wniosków z krwawych wydarzeń w Paryżu. Borys Niemcow był jednym z przywódców rosyjskiej opozycji. Został zastrzelony 27 lutego wieczorem w centrum Moskwy. Miał 55 lat. I teraz to wszystko. Ponownie z Państwem spotkam się po modlitwie Anioł Pański. Czekam na Państwa. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy prognozę pogody. Zapraszam. W Polsce dziś słonecznie i ciepło. Najwyższą temperaturę wskażą termometry na ziemi lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku. Około 13-14 stopni. Na pozostałym obszarze od 8 do 12. Więcej chmur pojawi się tylko na północy. Na nizinie szczecińskiej niewykluczony deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Spodziewany jest dziś niewielki spadek ciśnienia, a w południe na barometrach w stolicy 1026 hektopaskali. A jaka pogoda czeka nas w Iławie, Brzegu czy Mrągowie? O tym już za chwilę. Zapraszam.